temat udzielenia przygotowania. Uchwała numer 30, łamane na 258, 18 Rady Gminy 30 z dnia 27 czerwca 18 roku w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 994 oraz artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 2077 z późniejszymi zmianami, po zapoznaniu się punkt 1 ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, punkt 2 sprawozdaniem finansowym, punkt 3 opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, punkt 4 informacji o stanie mienia, punkt 5 stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się wójtowi gminy Trzebieszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, którą przed chwilą czytałem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Radni, Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo za jednogłośne przyjęcie absolutorium. Powiem tak, to jest zasługa nas wszystkich razem. Rady, Pani Skarbnik, zastępcy pracowników Urzędu Gminy, nie tylko jednostek organizacyjnych, bo gmina to jest taki konglomerat wielu różnych instytucji. Budżet mamy jeden, ale na to pracuje wiele, wiele osób. Także dziękuję za współpracę przez cały poprzedni 2017 rok. Myślę, wynika to również ze sprawozdań, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, również na komisjach budżetowych, oświatowych, pomawialiśmy ten temat. Myślę, że ten rok 2017 został dobrze przepracowany, są tego efekty. Jak Pani Skarbnik zauważyła, jest wydatki i dochody bieżące są, że tak powiem, na równej pochyłej, ale wielkiego zagrożenia nie ma. Będziemy pracowali na następny rok już, żeby ograniczyć te wydatki, które nie są niezbędne. A tak naprawdę ich nie ma. Trzeba będzie się na coś zdecydować, ale o tym będziemy rozmawiać już pod koniec roku na nowy budżet. Także kredyty, czy te zobowiązania zostały zaciągnięte na inwestycje, na to, żeby naszego majątku przybywało. A że przybywało, to jest fakt, bo w tej chwili to jest około 50 milionów. To jest taki majątek gminny. Szacunkowo, bo oczywiście to są ceny wartości księgowe, które trochę odbiegają od rzeczywistej wartości. Rzeczywista wartość, to myślę, to jest około 200 na pewno tysięcy, tak, wartości realnej. Także majątku się jeżeli nie trzeba, nie pozbywamy w wieku roku, tylko jedna sprzedaż nieruchomości w Ulicy Konopnej, każdy wie, gdzie to złożone i tam właściwie nie było sensu, żeby tą nieruchomość dalej utrzymywać. Będzie większy pożytek na nowego właściciela. A że nabywamy, to już również wcześniej, tato roku, kilka nieruchomości nabyliśmy w tym roku również. Porządkujemy własności tych, które nie miały regulowane, to też poprawia funkcjonalność gminy. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim. Jestem mile zaskoczony, że jednogłośnie radni, a z jednej strony bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo.